you will live forever in our hearts. Lecimy w kolejnym odcinku Tomb Raider 5. Użyjmy łoma. No, dużo razy będziemy go używać. Proszę bardzo, jakie nowiutkie animacje zostały stworzone. Dobra, spróbujmy przejść. Okej, udało się. To jest najbardziej właśnie najgorsze, to chodzenie na linie. Tutaj sobie weźmiemy tą amunicję. Do shotguna chyba, tak mi się wydaje. Chyba tak. Oho, mamy jakiś Mechaister. Trybiki takie małe. Znaczy no nie małe, duże, wielkie, ogromne. Wyżej. No jeszcze chyba troszeczkę wyżej, żeby to tak współdziałało ze sobą, nie? O, teraz dobrze, by tu się kręcić. Teraz to będzie się kręcić, o właśnie. Kto to? Ares? Chyba, nie wiem, jakiś bóg czy rycerz? W sumie to jest Rzym, więc to może być Mars, nie? Nie, to jest Troja tak w ogóle. Trojan Markets to się nazywa ten poziom tak w ogóle.
Tak, tak. I użyjmy tego, tak. I mamy pieczęć teraz. Możemy tam wrócić i ją włożyć. A, szczury. Czy tam myszy mnie atakują? Mniejsza o to. Biegnij, Lara, biegnij! O, i mamy pieczęć. Ona się nam bardzo, bardzo przyda. No na przykład tych całych drzwi nie, żeby je otworzyć. Mamy kółeczko. To też się nam przyda. Apteczka, spoko. To apteczka, nie? Tak, dokładnie, apteczka. Proszę bardzo, możemy teraz tutaj tego kółeczka użyć. Gold Rosie. Teraz tutaj możemy wejść, bo to już się nie rusza. Teraz możemy sobie tutaj na ludzie wejść, bo wtedy to by nas wkręciło, nie? Albo odepchnęło, nie? A teraz możemy sobie na ludzie przejść tutaj. Oczywiście to nie było ten potrzebne, nie, ale jak mam robić to na 100%, to trzeba wszystko wyzbierać. I tak.
Mamy shotguna. Ach, ten kurczę klasyczny soundtrack jeszcze z pierwszej części. Mamy kolejną pieczęć. Come out, wherever you are. Heck, this ambushing ain't what it used to be. Not when you're involved, no. Practice makes perfect, I'm reckoning. Whatever. We seem to be missing someone. If you's talking about Frenchie, he's kinda indisposed. And you thought you might just help yourself to his share of what's behind that gate? Unless, of course, this is just a social visit. Well, you know I's always pleased to see a little belle like you, Laura. Be more pleased to see that last stone, though, if you'll be wanting to hand it over. That ain't supposed to happen. O, mamy bossa. Mniejszego, ale zawsze bossa. Daj zebrać wszystko. Robię 100% let's playa. A jak go zabiję, od razu się jakaś cutscenka włączy, nie? Więc musimy się śpieszyć. Dobra, możemy już zacząć strzelanie. No i to wszystko. Jeszcze tutaj mamy... No to niezły strażnik. Tak, to i oni zioną ogniem, nie? Oni są tą... tym strażnikiem. Kurczę, krypty, czy cokolwiek to jest.
Dobrze. No w końcu zginął. Teraz właśnie te... No, te pieczęcie, które zebraliśmy, zdążymy tutaj włożyć. No i będziemy mogli wejść do środka, nie? Bez żadnych tej nieprzyjemności. Symbol Marsa, no proszę bardzo. Czyli to właśnie były symbole tych bogów, nie? Mówiłem, że to był Mars, to był Mars. Czy no Ares, no ale też i Mars, nie? Bo to jedno i to samo. Bardzo. 100% zrobiłem poziom. Oczywiście tutaj pisze, że 6x36. Tak pisze, że 6x36, ale... No to liczy się jako z całej gry, nie? Czyli z całej gry 6x36, więc no... Zobaczycie na końcu, w ostatnim odcinku, że... będzie 36x36. Znowu złota róża. Kurczę, te ruiny po prostu mi przypominają pierwszego Tomb Raidera, nie? Też się chodziło po takich skałach, a fajnie było. Dobra. Secreta mamy opadanego.
An unfortunate situation, no? I've had worse. Indeed, indeed. This is a very deep pit, and in this such a historic venue, I feel sure there may be valuable artifacts lurking in its depths. I can't tempt you to jump down and look. Well, this is my point. I feel you may be better qualified to examine its secret, unless you perished the thought, expired in the fall. Perhaps if you lighten your load a little, it may lessen the impact. The stone you carry? Wondered when you'd get to that. Pull me up, and the stone's yours. And we all leave happily ever after? I think not. give me your word that once you leave the pit, you will not lay a finger on me. You have my word. The stone? Now, Miss Croft, you gave me your word. Come now, Lara. Lara, you promised! Boo! Could you find it in your heart to help me up? I appear to be sleeping! Pierre, you know nothing would please me more, but we have an agreement. Agreement? Not to lay a finger on you, remember, silly? Anyway, busy girl, got to go. But I... Don't let me hold you up. Kurczę, ale Lara go załatwiła. Wow. Z takiej strony jeszcze jej nie znaliśmy. Jakaś wreda się kurczę zrobiła. Po tym jak prawie zginęła, nie? Tutaj się nam rozwaliła miejscówka. Ugh!
Kurczę, kolos. Jakiś, nie wiem, to znowu... ten... Ares? Nie? Mars? Tak, Mars. Rzymian. Nie załatwione. I wyjaśniony koleś. O, a wy Cezar? Dawaj, jajo smoka, czy cokolwiek to jest. Spoko. And so ended the first of many. I'm sure Miss Croft would be the first to apologize for her not entirely courteous behavior regarding some of the more delicate religious artifacts. Father Patrick. No need, my friend. All in a good cause. At least we knew they were in secure hands. Unfortunately, the church was above sending a bulletproof envoy to retrieve them. Ah, but she recognized her place in the great scheme. Some things, as history has illustrated, best left to their slumber. I speak in riddles. I talk of the stricken wolf ship. Ah, the U-boat episode. Miss Croft would never enlighten me as to the details. For my own protection, she would often stress. Indeed, Winston. And for this, you should be grateful. Deep in the bowels of their vessels lay one of the most powerful artifacts in all Christendom. An artifact which, when wielded at the vanguard of an army, would make that army invincible. The Spear of Destiny. But the boat never reached the Fatherland with its precious cargo. It disappeared from radar 3 weeks into the journey. This was the resting place of the 52 seamen, and also something much more sinister. It's all silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But when snow lies up,